Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na pasieczysku, ponieważ dwa dni temu podkarmiałem pszczoły i uznałem, że do kilku rodzin zajrzę, spojrzę, jak to w tej chwili wygląda. Chciałem zrobić teraz troszkę przerwy, jeżeli chodzi o pobudzanie pszczół i kolejną dawkę już możliwe, że dać w formie dawki pod zakarmienie, czyli będzie to już syrop troszkę gęstszy. Będzie to proporcja 3 kg cukru do 2 litrów wody, czyli tak zwany syrop 3 do 2. W tej chwili rodziny podkarmiam syropem 1 do 1. Rodziny od miodobrania z lipo otrzymały już 4 dawki syropu. Jest to dosyć dużo. Myślę, że też to fajnie wpłynęło, ponieważ z tego co obserwuję, siła rodzin jest bardzo fajna. W tej chwili zajrzymy specjalnie do rodziny, gdzie matka jest już troszkę starsza, ponieważ myślę, że zwłaszcza gdy zaglądamy do rodzin w takiej formie przesiewowej, czyli nie przeglądamy wszystkich rodzin po kolei, tylko zaglądamy do kilku, aby mieć mniej więcej jakiś tam obraz na pasieczysku, staram się zaglądać do rodziny, które w pewnym stopniu odstają od reszty, aby właśnie wychwytywać pewne mankamenty. Rodziny, które zachowują się ogólnie dobrze, są przeciętne, one po prostu nie wymagają aż takiej opieki. Rodziny, które są jakieś słabe, są tam jakieś problemy, oczywiście tam zaglądamy częściej, staramy się to wszystko wyprowadzić na prostu. Dostaję też dużo pytań odnośnie tego, jak podkarmić pszczoły oraz jak już zakarmić pszczoły, aby nie odpowiadać każdemu indywidualnie w prywatnych wiadomościach. Przypomnę raz jeszcze, ponieważ już było masa filmów na moim kanale, jak to robię. Pszczoły podkarmiam syropem 1 do 1. Jest to dawka przeważnie 4 litrów raz na około 10 dni. Oczywiście musimy tym manipulować w zależności od tego, jaką mamy bazę pożytkową, jaki to jest okres roku, czy u nas jest dużo na przykład teraz nawłoci, ponieważ będą pasieki, gdzie tej nawłoci występuje sporo i wtedy, jeżeli warunki będą odpowiednie, te pszczoły nie wymagają wtedy podkarmiania, ponieważ same sobie przyniosą dużo tego pożytku nawłociowego i możemy jak najbardziej wstrzymać wtedy się z podkarmianiem. Ale musimy to cały czas monitorować. Każdy z nas jest pszczelarzem i wie najlepiej, czego jego pszczoły potrzebują. Zajrzymy do środka, aby też pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No pszczół jest bardzo dużo, tak? Praktycznie pełna dennica. Pszczoły się wylewają w tej chwili z rodzin. Zrzucę sobie, żeby mi tutaj po prostu nie chodziły później pszczoły po nogawkach, jak sobie odstawię tą matę. Są w tej chwili też pytania gdzieś tam pod filmami, czy właśnie w prywatnych wiadomościach, kiedy zaczynam zakarmienie pszczół, jak to wykonam, jak to zrobię. Myślę, że pszczoły zacznę zakarmiać najwcześniej po 20 sierpnia. Myślę, że około 25 sierpnia pszczoły dostaną pierwszą dawkę syropu tego gęstszego, 3 do 2. I po prostu będę karmił, aż uznam, że pszczoły mają wystarczającą ilość pokarmu. Myślę, że to pokażę. I tak naprawdę nawet nie planowałem tego dzisiejszego filmu. Pomyślałem, że dopiero jak będę już pszczoły zakarmił, będzie coś nowego do powiedzenia, do pokazania, to nagram jakiś film. Ale z uwagi na ilość pytań, które się ostatnio pojawiły, uznałem, że taka forma będzie na pewno bardziej przystępna, jeżeli powiem parę słów dzisiaj, niż będę czekał tak naprawdę albo każdemu odpisywał indywidualnie. Tak, tutaj mamy jakąś resztkę czerwiu. I mamy pokarm. Rodzina ma pokarm, ale nie można powiedzieć, że jest zalana, mimo tak intensywnego karmienia. Zobaczcie. Druga ramka, mamy już dużo czerwiu zasklepionego. Więc fajnie. Wszystko wygląda jak najbardziej, jak na razie, przynajmniej prawidłowo. Mogłem rozpalić podkurzacz, bo bym zrobił to wtedy szybciej, przejrzał. A tak to muszę teraz niestety to robić bardzo powoli, ostrożnie, żeby tych pszczół nie uszkodzić w żaden sposób. Pogoda też jest średnia, słuchajcie, bo w tej chwili też przychodzą jakieś opady. Troszkę tak burzowo bym powiedział i też wpływa na różne humory pszczół. Tu też mamy dużo czerwiu w tej chwili. Więc tak jak widzimy, pszczół jest dużo. Dodatkowo pszczoły mają fajną ilość czerwiu. Mówi nam to tyle, że powinny zostać zazimowane takiej, myślę, że optymalnej sile. 7-8 ramek do Danta, tak? Czyli przeważnie tak, jak to jest zimowane co roku. To tak samo, resztka czerwiu. Pszczoły tutaj zniosły sporo pierzgi. Ta pierzga powinna być tak naprawdę tam na zewnątrz. I teraz też pytanie może się pojawić, czy układać gniazda. Ja, słuchajcie, tego nie robię. Uważam, że to nie ma sensu. Wiem, że niektórzy pszczelarze po prostu te ramki przestawiają według własnych potrzeb, czyli zresztą właśnie, na przykład ktoś by zobaczył taką ramkę, gdzie troszkę tej pierzgi jest naniesione, na pewno by ją przestawić gdzieś na zewnątrz.
czerw zebrał do kupy, natomiast ja tego po prostu nie robię. Ja tak naprawdę do rodzin nie zaglądam, jak kończy się nastrój rojowy, później dokonuję jednego takiego gruntownego przeglądu rodzin po miodobraniu z lipy, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, tam gdzie są jakieś problemy, zaznaczam to sobie oczywiście w jakichś notatkach pasiecznych i później ewentualnie już pracuję tylko na tych rodzinach, które wymagają mojej interwencji, jakiejś mojej pomocy i tak dalej. A jeżeli rodzina sprawuje się w jak najbardziej odpowiedni sposób, ma dobrą, młodą matkę, wtedy jest ona wstępnie już ograniczana do zimowli, tak to widzicie w tej chwili, czyli załóżmy zostaje 8 ramek, rodziny są pobudzane do czerwienia, później są zakarmiane. W drugiej połowie września ewentualnie zaglądam do rodziny, patrzę, jak mniej więcej to wygląda i ewentualnie wtedy następuje jakaś korekta gniazda, czyli wyjęcie na przykład jakiejś jednej ramki i załóżmy zamiast na 8 zostawiać rodzinę, bo takich rodzin, które zostawiamy na 8, przeważnie jest niewielki procent, są to rodziny najsilniejsze. I wtedy możemy wyjąć jeszcze jedną ramkę, zostawić taką rodzinę na 7. Jeżeli ona zostanie tak zazimowana uczciwie na 7 ramkach, nie tak, że po prostu zostawiamy tych ramek na wyrost, ale jeżeli zazimujemy na 7 takich porządnych ramkach, rzeczywiście, że pszczoły to fajnie oblepiają, ten kłąb jest fajny, silny, to wtedy taka rodzina powinna w następnym sezonie jak najbardziej nas zadowolić. Tutaj właśnie widzę, że wygryzł się czerw, jest masa jajeczek. Matka czerwi bardzo równomiernie. Przeglądam to specjalnie dla Was, abyście też mogli to porównać z własnymi rodzinami. Jak to u Was wygląda? Ile w tej chwili macie czerwiu? Ile macie pszczół w ulach i tak dalej? To mówię, taka rodzina to rodzina, która będzie zimowała w takiej normalnej, przeciętnej, optymalnej sile. Myślę, że 7 ramek dedanta uda nam się na nią przeznaczyć. Tutaj kolejna ramka praktycznie cała zaczerwiona i mamy matkę, która chodzi oczywiście. Matka jest nieoznakowana, ponieważ już tylko delikatnie widzę niebieski kolorek na niej, więc po prostu ten marker, o którym już wspominałem, on się zmywa, ale nie będziemy musieli tej znakować, bo to nie ma sensu w tej chwili. Ja już tutaj nie będę zaglądał w tym roku. Ewentualnie, tak jak mówię, na jesieni jeszcze wycofanie może jednej ramki, ale też się zobaczymy. Tak jak wiecie, też zimuje rodziny często na całych korpusach. Czasami zimuje je gdzieś tam, powiedzmy, jeszcze tradycyjnie, czyli to ścieśniem. Więc te metody zimowania u mnie są różne. I ostatnia ramka to jest praktycznie pokarm. I bardzo dobrze. Więc pokarm jest, żelazny zapas jest, pszczoły są pobudzane. Dostały duże dawki pokarmu, a mimo to się nie zalały, tylko czerwie prawidłowo. I właśnie tak to powinno wyglądać. Podsumowując, z takiej metody przygotowania pszczół do zimowli jestem zadowolony, ona u mnie się sprawdza. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie i może tą metodę dobrowolnie modyfikować. Tak jak widzimy, pszczoły są według mnie w fajnej sile w tej chwili, jest dużo pszczół, ale ta pszczoła, też jakbyśmy oczywiście zwrócili uwagę, to jest to pszczoła, jeszcze w dużej mierze pszczoła letnia, która nie będzie zimowała w kłębie zimowym, ale tak jak widzieliście, czerw, który w tej chwili jest na ramkach, zarówno ten w formie zasklepionej oraz jeszcze w formie otwartej, zwiastuje bardzo dobrą ilość pszczoły, jeżeli chodzi o zimowlę. Pszczoły są w dobrej kondycji, cały czas pilnuję ich stanu zdrowia, aby był na wysokim poziomie. Jestem dobrej myśli. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.